No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale z Warzone 2 na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mam niezbyt śmieszne dla was wiadomości, w zasadzie dla nas wszystkich wiadomości. Okazuje się, że twórcy nieoficjalnie, nie chcąc, ale jednak przyznali się do tego, że Warzone 2 wyszło w becie. Bo to, co zaraz wam pokażę, to jest jasny dowód na to, że Warzone 2 wyszło, bo nie mogli dłużej czekać. Nie wiadomo z jakich względów, pewnie finansowych, ale wyszło. A to prawidłowe Warzone 2, jakie powinniśmy otrzymać, zacznie się od 14 grudnia. Także ja bardzo serdecznie zachęcam do łapki w górę, bo dzisiaj naprawdę będą szokujące informacje o tym, co zaraz do gry zostanie dodane, oraz to, co w zasadzie omija tych, którzy nie grali od premiery, a w zasadzie nie omija tych, którzy nie grali od premiery. Jest to mega zagmatwane. Nim jednak do tego przejdę, moi drodzy, partnerem mojego kanału jest oczywiście Eneba, dlatego pragnę wam o Enebie przypomnieć. To idealne miejsce w internecie, gdzie zakupicie gry na PC, tam gry na konsolę, do ładowania kont PlayStation, Xbox, Steam, Battle.net i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w najlepszych cenach w internecie. To wszystko jest z legalnych źródeł, wszystko, na wszystko macie gwarancję, no i wszystko oczywiście jest w mega korzystnych dla was cenach, dlatego warto korzystać, warto oszczędzać, no i oczywiście linki znajdziecie w opisie, także korzystajcie z oferty Eneby. A ja, moi drodzy, wracam już do informacji, które pokrywają się nieco z tymi, które pokazywałem wam wczoraj na kanale, tylko że wtedy było jeszcze mało oficjalnie. Dzisiaj jest mega oficjalnie, bo to jest, jak widzicie, oficjalny wpis na blogu Call of Duty. I o ile nie będę przechodził przez te informacje po raz kolejny, które podawałem wczoraj, zobaczcie sobie ten materiał, o tyle poruszę kilka kwestii, o których wczoraj jeszcze nie wiedzieliśmy. Także sezon pierwszy, przeładowanie, reloaded po angielsku, zaczyna się 14 grudnia, no i okej, fajnie, mamy duży update. Pierwszą taką informacją, która jest na pewno interesująca dla niektórych, jest to, że od 15 grudnia będziemy mieli double exp na wszystko, na wszystkich platformach, a dodatkowo będzie darmowy weekend MW2. Także jeżeli jeszcze nie graliście w MW2, to od 15 do 19 grudnia będzie darmowy weekend. Będzie można sobie za darmo w Multi Modern Warfare 2 pograć. Także to jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, tutaj mamy wstęp do tych rajdów. O tym mówiłem wczoraj, o tym chyba nagram też osobny materiał, bo jest to mega ciekawa sprawa. Tutaj na tym blogu Call of Duty jest to po prostu bardziej opisane. Wczoraj widzieliśmy do tego trailer. Tutaj jest oczywiście informacja o shipmencie. Ta mapa wraca po raz kolejny do serii Koda. Nie jestem z tego faktu zadowolony, bo no shipment, ile lat można w to grać? Natomiast dla nas najważniejsze są informacje o Warzone 2. No i zaczynamy tak naprawdę od nowej miejscówki na Almazrach, która z tego, co tutaj można wyczytać, dotyczy jedynie trybu DMZ, więc nie będziemy mogli dostać się do tego miejsca grając normalne Battle Royale, ale gracze DMZ otrzymają nowe miejsce. Tym miejscem jest budynek 21 i on jest na razie przez twórców uznawany za coś tajnego. W sensie będziemy musieli sami ten budynek odkryć. Co więcej, żeby do niego się dostać, będziemy musieli zdobyć jakiś klucz. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten budynek, no to tutaj jakiegoś różnego rodzaju zapewne easter eggi będą z tym powiązane. Tutaj to widzicie wnętrze. Dokładną lokalizację będzie trzeba odkryć. Także to wszystko będzie do sprawdzenia już 14 grudnia, gdy wleci update. Także to jest pierwsze info. Drugie info jest takie, że otrzymujemy nowe tryby do Warzone 2. Pierwszy z tych trybów jest coś a la Rocket League. Jeżeli nie znacie Rocket League, to nie wiem, czemu żyjecie pod kamieniem. Natomiast Rocket League to nic innego jak po prostu piłka nożna, tylko z pojazdami, taka mega arcade'owa. I taki tryb otrzymamy w Warzone 2 oraz Modern Warfare 2. Także jest to naprawdę coś, co ciężko mi sobie wyobrazić, bo w wielkim skrócie będziemy jeździli na quadach i będziemy
odbijali wielką piłkę z nadzieją, że wpadnie ona do bramki przeciwnika, a nie do naszej bramki. Także no, z Call of Duty to już będzie miało niewiele wspólnego, ale mamy czas świąteczny, więc będzie to warto oczywiście przetestować. Tutaj macie screena właśnie z tego trybu. Drugim trybem nowym, który jednak jest nam doskonale znany, jest Mini Royale. Mini Royale wraca właśnie w przeładowanym sezonie pierwszym. No jest to nic innego jak po prostu mniejszy Battle Royale. Nic tutaj więcej chyba dodawać nie muszę. Mini Royale. Mini Royale po prostu wraca. Następnie mamy tych nowych operatorów, Gaz i Klaus. To co jest ciekawe, że operatora Gaza będziemy mogli za darmo odblokować poprzez wypełnienie właśnie tego rajdu, tego pierwszego epizodu rajdu Atomgrad. Natomiast pamiętajcie, że trzeba mieć pełną wersję Modern Warfare 2, żeby móc w ogóle w rajd zagrać. Natomiast to jest fajna informacja, że schemat właśnie do Gaza będzie do odblokowania za darmo za ukończenie tego rajdu. Następnie tutaj jest ten nowy operator Klaus, w końcu go zobaczyliśmy, nic specjalnego. Mamy oczywiście kolejny wgląd na tą nową broń, o której wczoraj mówiłem. Chimera, Honey Badger tak zwany. Okej. Pakiety w sklepach to jest niezbyt interesujące dla nas wszystkich. Mamy coś, na co czekaliśmy i to jest jedna z tych rzeczy, która daje mi do świadomości, że Warzone 2 wyszło w becie. No bo nowy feature, zdaniem twórców. No, dodają nam tak zwane regimenty, klany, grupy, tak? Jak widzicie, będzie można tworzyć do 5 grup, z tego co widzę. Każda z tych grup będzie mogła zebrać aż 5000 członków, więc naprawdę sporą liczbę osób. No i będzie to działało na tej zasadzie, że będziemy tam zapraszali w moim przypadku was, czyli moich widzów. Będziemy się dzięki temu mogli łatwiej łączyć ze sobą przy gierkach z widzami. Będziemy mogli łatwiej grać jakieś mecze prywatne dzięki tym grupom, ale oni to nazywają jakimś nowym featurem, coś co powinno być od 16 listopada. Jest tak nazywane i pojawia się miesiąc później dopiero od premiery gry. Także to jest coś, co nie traktuję jako fajna wiadomość, bo niefajną wiadomością jest to, że od miesiąca tego nie ma. Natomiast dobrze, że przynajmniej teraz się to pojawia. Także no fajnie. Fajnie, że będzie, ale szkoda, że tak długo im to zajęło i nie wiem dlaczego w ogóle robią z tego jakiś większy wpis. To powinno się pojawić tago nawet bez update'u, a przede wszystkim powinno być na premierę. No jak widzicie, troszkę bardziej jest to wszystko rozbudowane. Będzie można jakieś tutaj emblematy sobie powybierać, kolory i tak dalej, i tak dalej. Na pewno, gdy będzie to już działało, będę was informował, jak dołączyć. Zrobię na pewno specjalną grupę dla ludzi wspierających mój kanał. Będzie trzeba mieć po prostu wspierającego na kanale, tak zwanego VIP-a, żeby być w tej grupie, oraz pewnie ogólną jakąś grupę dla po prostu widzów mojego kanału. No i teraz, moi drodzy, największe jaja. Ja jak to przeczytałem, to złapałem się za głowę i teraz też się łapię, więc to jest po prostu odruch bezwarunkowy. Słuchajcie, no co ja wam powiem? Statystyki, wszystkie rzeczy, jakie zrobiliście w Warzone 2 od 16 listopada, więc od premiery do 14 grudnia, nie przenoszą się na kolejny okres, czyli 14 grudnia wlatują statystyki, pokaże wam się KD, pokaże wam się wasza ilość winów i u każdego będzie to wszystko wynosiło zero. Bo to wszystko, co zrobiliście do 14 grudnia, jest po prostu kasowane. Twórcy wymazują to po prostu z gry. Zdobyliście 10 winów, będziecie mieli zero. Zdobyliście 400 winów, są takie osoby na świecie, będziecie mieli zero winów w statystykach. Wszyscy zaczynają, tak zwana tabula rasa, czysta karta. Zaczynamy od nowa. Od nowa 14 grudnia. To jest największy absurd, jaki przeczytałem. Słuchajcie, dodają koszary. Co prawda, prawdopodobnie nie będzie leaderboards. Nie będzie tabeli wyników takiej ogólnoświatowej. Będą tylko dosłownie dostęp do waszych statystyk, więc to też jest mega okrojona rzecz. No ale nie będzie w ogóle tych rzeczy, które zrobiliście do tej pory. Więc jeżeli zabiliście 2000 osób już w Warzone 2, macie mniej więcej KD 3,5, to nie, to będziecie mieli 0 zabitych osób i KD 0 i będziecie zaczynali od 14 grudnia. To jest dramat. To jest, moi drodzy, największe inaczej, jak jest ten mem? Powiedz mi, że gra nie wyszła w becie bez mówienia, że nie wyszła w becie. Zamotałem się sam, ale wiecie, o co chodzi. No to jest jakby absolutny dramat.
Ja nie rozumiem logiki, dlaczego tak starają się to robić. Gdyby jeszcze teraz poinformowali, że statystyki sezonowe są resetowane co sezon, to okej, może bym to przyjął, ale to jest tylko i wyłącznie jasna informacja dla nas o tym, że oni nie byli przygotowani na premierę Warzone 2 i pewnie się to niezbyt dobrze trakuje, a może ma jakiś inny kod API i ciężko im to jest w ogóle przenieść. Absurd, absolutny absurd i współczuję wszystkim tym, którzy grindowali tę gierkę, żeby już gdzieś tam mieć dużo winów, mieć wysokie KD, bo wszyscy zaczynamy od początku 14 grudnia. Moi drodzy, absolutny dramat. Na sam koniec już taka ciekawostka. Pamiętacie tego skina CDL LA Thieves? Zobaczycie teraz na ekranie, jak on wyglądał do tej pory. To tak będzie wyglądał 14 grudnia. Dostaję ten skin nerfa. Kolejna rzecz, która mi się mega nie podoba, bo ludzie kupowali tego skina tylko dlatego, że był po prostu mega OP wizualnie, był cały czarny, mało widoczny, a tutaj twórcy tego sobie go nerfią i zmieniają po prostu jego wygląd. Kolejna rzecz, której nie potrafię zrozumieć, kolejna mega nie w porządku rzecz i z takich tak naprawdę istotnych rzeczy to wszystko, co na tym blogu Call of Duty się znalazło, bo resztę wam we wczorajszym materiale już tutaj streszczałem. Dajcie znać, co sądzicie o tych informacjach. Jak dla mnie twórcy robią sobie na razie z nas żarty, a do Prima April jest dosyć długo, więc mam nadzieję, że jednak te żarty zostaną ukrócone i to koniec żartów ze strony twórców, bo no nawet nie chcę wiedzieć, co czują gracze, którzy grindowali tę gierkę i tak jak mówię, są już ludzie, którzy mają setki winów w Warzone 2, a będą zaczynali wraz z nami wszystkimi od początku 14 grudnia. Ktoś z was może powie, to tylko statystyki. Grasz dla statystyk czy dla fanów z gry? Nie można tego tak rozgraniczać, słuchajcie. Nie można tego tak rozgraniczać, bo dużo ludzi poświęciło swój czas, żeby gdzieś tam wyrobić sobie przewagę nad innymi w kwestii po prostu tych statystyk, tak? Często ludzie są rozpoznawani dzięki temu, że mają dobre statystyki, że mają dużo zwycięstw, a tutaj twórcy bez żadnego uprzedzenia wcześniej, że te statystyki nie będą liczone do 14 grudnia, bo gdyby to zrobili, nikt z nas nie mógłby mieć pretensji, ale bez żadnego uprzedzenia oni robią takie rzeczy. No mi się to nie podoba i muszę to po prostu tutaj im wytknąć. Dramat, absolutny dramat. Activision, Infinity Ward, Raven Software, nie robimy tak, bo to jest mega nie w porządku. Za dzisiaj wam już dziękuję, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mówi Goldzor, na razie.